Dzień dobry Państwu, witam z Gdańska. Dzisiaj mamy 23 lutego 2020 roku. Dzisiaj coś ekstra, tak jak widzieliście po miniaturce. Jadę na Srebrniki do siedziby FSO Pomorze i do siedziby kultowego taksi, gdzie Radek Sienkiewicz zresztą kończy swoje detailingowe prace nad Cadillaciem. Cadillac dzisiaj będzie odprowadzony do właściciela, albo jeszcze do warsztatu, który będzie chyba ostateczne poprawki mechaniczne wykonywał przy tym aucie. Tak czy siak, pokażemy go dzisiaj z bliska i może się nim przejedziemy, mam nadzieję, że tak. Jestem zajarany. A jak już dzisiaj jesteśmy w klimacie USA, to przechodząc obok tej pięknej preludy generacji pierwszej, powiem Wam, że to auto też jest na sprzedaż. Jest to wersja USA. Z pierwszą właścicielką przypłynęła do Anglii, potem z Anglii trafiła do Polski. Manual, klimatyzacja. No czeka w kolejce, mam nadzieję, że wreszcie uda się ją nagrać, bo jestem bardzo ciekaw, jak to jeździ. Kiedy ostatni raz widzieliście taką preludę? Właśnie. CRX też fajny, nie? Tymczasem w siedzibie FSO Pomorze kilka projektów rozgrzebanych. A tutaj Warszawa Demonówka. Demonówka, bo należy do zespołu Demon. Kilka filmów na kanale z nią znajdziecie. A tutaj jeszcze Polonez Jamnik.
Przed Państwem Radek Sienkiewicz, po raz 67 na kanale. Radku, czym jedziemy? Samochodem. Samochodem. Radek, musisz mówić głośno, bo nie podpięliśmy kabli. W razie jedziemy samochodem amerykańskim. Cadillac Series 62. Tak, z roku? 53. Tak, tak. W czterech furtkach. W czterech furtkach, czyli taki rodzinny. Dla już takiego ustatkowanego tateła. I zacznijmy od tego, że samochód znany jest wszystkim trójmiejszczanom. Z uwagi na to, że stoi na szafarni od kilku lat, reklamując knajpę. Od kilku lat stał na szafarni, jest to auto właściciela lokalu Szafarnia 10. No i stał jako reklama tak naprawdę, niestety stał pod chmurką przez, wydaje mi się, że około 3 lata. Po czym właściciel stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić, żeby to auto jeździło. Trafił oczywiście do niezawodnego Kuby Derwisza i do jego padre. Który tutaj poprawił mechanikę. Poprawił, to jest takie bardzo delikatne słowo, ponieważ tak naprawdę Kuba statusie ożywili to auto. Usprawnili je, dorzucając serwo z Wołgi. Także ma tutaj coś wspólnego jankeska motoryzacja z Związkiem Radzieckim. Dobrze, że to zrobili, ponieważ samochód lekki nie jest. No i można powiedzieć, że oryginalne hamulce to można nazwać bardziej zwalniaczami. Natomiast no, po tym dołożeniu tego serwa ten samochód faktycznie zaczął hamować. Poza tym no, oczywiście zrobili totalną mechanikę, czyli samochód jeździ, pali od pierwszego. No jak słyszycie, fajnie sobie bulgocze, jak to na V8 przystało. Starą V8. No, a moim zadaniem było oczywiście ten 3-letni zylc posprzątać, usunąć wszystkie bakterie, które już biły się tutaj na podsuficie, na fotelach o swoje terytorium. Także no było tutaj naprawdę co robić i to do tego stopnia, że mamy w nim biały dach, a zanim zacząłem go robić, nie do końca byłem pewien, czy jest szary, czy kremowy. Okay. Na pewno nie stawiałbym na kolor biały, ale jednak okazało się, że jest biały. Taka niespodzianka. Tak, i na koniec postawiłem tutaj na taką delikatną ochronę z powłoki ceramicznej CarPro, żeby to auto też nabrało troszkę blasku i żeby jednak, no dowiedziałem się niestety, że możliwe jest to, że ten samochód dalej będzie niestety egzystencję miał pod chmurką. Więc zrezygnowałem ze smalcowania go woskiem i właśnie tutaj powłoka CarPro sobie usiadła. Po to, żeby dłużej wytrzymała, no, żeby była bardziej odporna. Żeby jednak jakoś bardziej zabezpieczyć ten lakier czymś twardszym, no bo no wiadomo, to jest samochód, który ma 67 lat. Nie ukrywam, że wygląda bardzo dobrze i myślę, że oboje byśmy chcieli tak dobrze wyglądać w wieku 67 lat. I tak jak dzisiaj wspomniałeś, żeby się tyle osób za nami oglądało. Tak, tak. Najlepiej dziewczyn. Najlepiej dziewczyn, ale wtedy, żeby Ola tego nie widziała w filmiku może, także tutaj byś tam oczywiście. Wypiczaj tam tak. Ten tekst. Oczywiście. Podgłośnie to. Dobrze, wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. No i tak właśnie się kulamy teraz, żeby zobaczyć jak to auto jeździ, no bo jeździ naprawdę rewelacyjnie. Fakt faktem, że gdy Kuba mi go podstawił, żebym sobie go odgangreniał, to powiedział zabieraj to, tutaj słowo na G. Pytałem dlaczego, więc powiedział po prostu, zapytał czy jeździłem kiedyś Warszawą, no z racji reprezentowania przez FSO Pomorze odparłem, że jeździłem Warszawą, no to powiedział tym się jeździ dwa razy gorzej. No, no tu bym się kłócił akurat, pierwszy wyjazd na Aleję Żołnierzy Wyklętych, nie wyjeżdżałem na zielonej strzałce, tylko wolałem po prostu poczekać aż się zapali zielone, bo nie byłem pewien czy zmieszczę się pod kątem 90 stopni bezpośrednio na prawy pas i dobrze, że poczekałem na zielone światło, bo było ciężko się zmieścić, więc wjechałem tak sobie na półtora pasa dopiero potem, że tak powiem, kontrując. Oczywiście to jest auto, które ma swoje lata i fajnie, że w tym wieku cały czas jeździ i naprawdę jeździ bardzo zacnie. Musimy pamiętać, że no w tamtych czasach samochód to był taki luks, a jeżeli chodzi o tego Cadillaca, w dodatku w wersji Fleetwood, no to sam widziałeś w garażyku, jak tu się zamykają drzwi, jak to jest wszystko wykończone. Spasowanie tutaj, nadal jest idealne. Nie ma tutaj spasowania stopami. Nic nie opadło. Więc no naprawdę jest zacnym sprzętem. Thank you.
Ostatnie spojrzenie dzisiaj na Cadillaca. I jeszcze, o właśnie, wspomnijmy o knajpie właściciela. Szafarnia 10. Zapraszam. To auto będzie tam stało, tak jak do tej pory mogliście je oglądać. Pod budynkiem, w którym mieści się ta knajpa. Gdybyście byli zainteresowani wynajmem tego samochodu, to zapraszam Was po szczegóły do Radka.